Witam serdecznie wszystkich przybyłych na trzecim kongresie Forum Postępu. To, że jest to trzeci kongres, już jest przedmiotem niemałej satysfakcji, dlatego to, że to, co było założeniem wtedy, kiedy forum powstawało w 2015 roku w czerwcu, było budowane na organizacyjnie słabym fundamencie, dlatego że nie tworzyliśmy żadnej struktury formalnej. Określiliśmy pewne pola naszych wspólnych zainteresowań, wartości, którymi się kierujemy w naszej działalności społecznej, działalności intelektualnej i postanowiliśmy wokół tego próbować pracę intelektualną, analityczną, dyskusyjną, edukacyjną, pomijając te rafy, te problemy, zagadnienia, które mogłyby nas różnić do tego stopnia, że moglibyśmy stracić to, co wspólne. I myślę, że ta filozofia poszukiwania czy oparcia współpracy na wspólnocie wartości, wspólnocie pewnych celów i nazwijmy sobie temperamentu jest fundamentem tego, że trzeci kongres dzisiaj ma miejsce i nie wykluczamy, że za rok, jeśli znowu Hotel Forum okaże się gościnny i złoży najlepszą ze wszystkich innych instytucji ofertę również w hotelu, nie Forum, tylko Westin, przepraszam bardzo. Dotychczas prezentowaliśmy Państwu na otwarciu kongresu numer myśli socjaldemokratycznej, która od 3 lat jest wydawana przez Forum Postępu, zachowując oczywiście wszystkie prawa do tytułu przez Fundację imienia Kazimierza Keller-Krausa. Zawsze przygotowaliśmy numer specjalny myśli socjaldemokratycznej kongresowy. W tym roku postanowiliśmy zrobić nieco inaczej. Numer kongresowy wydać po kongresie, żeby on był nie zapowiedzią kongresu, tylko żeby był ilustracją tego, co było przedmiotem naszych dyskusji na kongresie. Przypomnę, że nasze dyskusje nie muszą kończyć się konkluzją. W tym sensie nie muszą się kończyć konkluzją, że my żadnych uchwał nie podejmujemy, nie mamy takich procedur i forum, organizacje, te kilkanaście organizacji współtworzących nie stawia przed sobą celów politycznych sensu stricte. W związku z tym omijamy jedną bardzo ważną rafę, oprócz ewentualnych różnic natury programowej, a mianowicie tą, że pomijamy spory o miejsce w hierarchii i miejsce do różnych beneficjów, które udział w życiu publicznym może dawać. Zapraszam serdecznie teraz, otwierając kongres, dyrektora Fundacji Aleksandra Kwaśniewskiego, Amicus Europa, Irka Bila. Irku, czyń honory domu gospodarza w ciągu dalszym. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło powitać Państwa w imieniu Fundacji Aleksandra Kwaśniewskiego, Amicus Europa oraz osobiście Pana Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, który, jak Państwo wiecie, w poprzednich dwóch forach wziął udział, miał swoje wystąpienia. Dzisiaj niestety z uwagi na wyjazd zagraniczny nie może być z nami, ale przekazuję serdeczne pozdrowienia, wyrazy szacunki i poparcia dla działalności forum, dla naszej aktywności i pomysłów, które mam nadzieję tutaj powstaną. Sławek rzeczywiście wspomniał, że forum, idea forum powstała ponad 3 lata temu jako pewnego rodzaju pomysł na takie podniesienie współpracy, rangi współpracy, intensywności współpracy pomiędzy różnymi fundacjami postępowymi, progresywnymi, socjaldemokratycznymi, które w jakichś tych swoich środowiskach małych, większych funkcjonowały, czy centralnych, czy lokalnych. No i brakowało nam takiego forum, gdzie moglibyśmy właśnie podejmować nowe projekty, koordynować je, wymieniać się poglądami i właśnie Forum Postępu, edukacja, kultura, polityka była jedną z takich naszych odpowiedzi. Ale też drugi, myślę, że bardzo istotny cel był taki, żeby próbować włączyć nasze środowiska postępowe do współpracy międzynarodowej. I tutaj od początku postawiliśmy się, bo myślę, że to jest taki naturalna podział i specyfika każdej organizacji, że niektóre prowadzą bardziej aktywną
działalność międzynarodową, drugie mniej i chcieliśmy właśnie udostępnić jakby tą platformę do tego, żeby umiędzynarodawiać nasz ruch progresywny i zaoferować właśnie tego typu współpracę. I tutaj chciałbym jakby wspomnieć o dwóch głównych organizacjach, które są naszymi partnerami. I pierwsza jest tutaj reprezentowana przez pana dyrektora Knuta Detlefsena, organizacja, którą myślę wszyscy państwo dobrze znacie, Fundacja Friedricha Eberta. Poprzedni dyrektor, pan Roland Feicht, kiedy mu przedstawiliśmy razem ze Sławkiem Wiatrem inicjatywę powołania forum, przyjął to rzeczywiście z entuzjazmem, powiedział, że absolutnie będzie to organizacyjnie i finansowo wspierał. I myślę, że to jest dobry moment, żeby podziękować zarówno Rolandowi Feichtowi, którego niestety dzisiaj nie ma z nami, jak i panu dyrektorowi Knutowi Detlefsenowi i instytucjonalnie Fundacji Eberta gorącymi brawami właśnie za to poparcie już kilkuletnie. Dziękujemy bardzo. I druga organizacja, o której warto wspomnieć, która wspierała projekty forum, jest to Fundacja Europejska z siedzibą w Brukseli, afiliowana przy Parlamencie Europejskim, która nazywa się Fundacja Europejskich Studiów Progresywnych, która wspierała nas w realizacji projektu, który Sławek Wiatr przedstawiał rok temu, czyli Tożsamość i wizerunek lewicy. I rzeczywiście ta fundacja wspiera ruch progresywny w całej Europie. Cieszymy się, że jedna z naszych organizacji, która tutaj jest obecna i od początku jest jakby w inicjatywie, czyli Centrum imienia Ignacego Daszyńskiego, od tego roku stało się jakby pełnoprawnym takim członkiem instytucjonalnym właśnie FEPS-u w Brukseli. Zachęcam też inne organizacje do tego, żeby to realizowały. Korzystając jeszcze z obecności tutaj pana Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara, który przymiótł mnie do jednej myśli, chciałbym zwrócić właśnie uwagę na ten aspekt działalności Forum Postępu. Mianowicie oczywiście od 2 lat jesteśmy świadkami takiego postępującego procesu erozji i kultury politycznej i prawnej w naszym kraju. Po zwycięstwie Prawa i Sprawiedliwości nawet więcej mamy jawne naruszanie norm konstytucyjnych, obyczaju konstytucyjnego, norm dobrej legislacji w parlamencie, a to oczywiście skutkuje naruszaniem praworządności oraz demokracji w naszym kraju. I wydawało się, że Polska z tymi instytucjami, to instytucjami, które w zgodnej opinii wszystkich organizacji międzynarodowych, które zajmują się transformacją, były jedną z głównych przyczyn, czyli stabilność instytucji i jakość tych instytucji w Polsce była jedną z głównych przyczyn, że transformacja i polityczna, demokratyczna i gospodarcza się udała. I wydawało się, że te instytucje są takim mocną kotwicą właśnie naszego zakotwiczenia w obecności w tym świecie zachodnioeuropejskiej demokracji. Okazało się, że jednak te instytucje nie są takie silne, jak myśleliśmy. Wiele z nich zostało przejętych i w dużym stopniu nie pełnią swojej funkcji, mają charakter fasadowy, jak chociażby Trybunał Konstytucyjny. Są oczywiście chlubne wyjątki. Tutaj instytucja kierowana przez pana rzecznika Adama Bodnara jest jedną z tych niewielu, oprócz oczywiście też i sądów i może Najwyższej Izby Kontroli, które jednak nie poddały się tej fali fasadowości. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na coś innego, na to, że te instytucje, które wydawały się silne, okazały się jednak słabsze niż oczekiwano. Natomiast społeczeństwo obywatelskie, instytucje społeczeństwa obywatelskiego, które zawsze mówiono, że są takie rozproszone, słabe, okazały się bardzo silne. I dzisiaj są nośnikiem takiego społecznego oporu i jakby wsparcia dla demokracji. I z tego punktu widzenia myślę, że chociaż oczywiście w naszej działalności, która ma często charakter charytatywny, nieodpłatny, a na pewno bez oczekiwania żadnych szczególnych nagród czy innych dopłat o charakterze finansowym i charakterze stałym. Jednakże nasza działalność jest ważna, potrzebna właśnie szczególnie w takich momentach, kiedy ta demokracja jest zagrożona. Na koniec chciałbym tylko powiedzieć kilka słów na temat organizacji dzisiejszego forum. Tak jak zwykle będą to zarówno dyskusje panelowe tutaj na scenie, jak i dyskusje w podgrupach. Przyjęliśmy taką zasadę, że co roku to są inne organizacje z naszego grona, które zajmują się organizacją dyskusji, jak i oferują tematy. Także często to się nie powtarza i tak będzie również w tym roku, że to inne organizacje prowadzą te dyskusje. Natomiast myślę, że tematyka, czyli z jednej strony pierwsza dyskusja panelowa o Polsce w Europie i ostatnia o wyborach samorządowych, jak i wszystkie pozostałe tematy już bardziej takie szczegółowe, mam nadzieję, że trafią w Państwa zainteresowanie. Także dziękuję bardzo
Życzę udanych obrad i proszę o zabranie głosu pana dyrektora Knuta Detlefsena. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, że możemy uczestniczyć w tym ważnym wydarzeniu i widzę tutaj wielu partnerów i przyjaciele Fundacja Friedricha Eberta i jest dla nas honorem tutaj być i dla mnie osobiście to też jest tak. I chciałbym powiedzieć, że dla nas z perspektywy europejskiej Polska w Europie to jest bardzo ważny temat. Ja pojechałem tutaj rowerem i jeśli powoli, ja jadę powoli, można zobaczyć, co tam pisze w Warszawie. W Warszawie pisze Warszawa stolnica wolności. I jeśli myślę o sytuacji politycznej, ja myślę z perspektywy europejskiej, że mamy nadzieję, że naprawdę tak jest i niech tak będzie. I no, to jest dla nas bardzo ważne. I właśnie dlatego jesteśmy tutaj i drugi temat, który jest dla nas bardzo ważny, jest oczywiście w Jesieniu zaczyna się maraton wyborów w Polsce i nie wiem, w październiku, w listopadzie tak zaczyna się. I oczywiście zmartwimy się o przyszłość socjaldemokracji w Polsce i dlatego zależy nas, że będzie tutaj kiedyś nowoczesna i silna moc albo ruch, albo partia socjaldemokratyczna, która włączy się wszystkich ruchów społecznych, obywateli, socjalnych i tak dalej, partii politycznych, duże i małe, i że będzie naprawdę coś takiego jak partia socjaldemokratyczna w Polsce. Ja już czekam bardzo długo na to i mam nadzieję, że to pomaga, że tu coś takiego będzie tutaj. No i dlatego właśnie wspieramy ten forum i mam nadzieję, że ten forum nie będzie forum prokrastynacja, ale będzie forum postępu. No. I to tyle chyba. Ja myślę, że sytuacja w ogóle w Europie, ta socjaldemokracja jest bardzo trudna i to wiele powodów ma to, ale przykład Portugal pokazał, że jest możliwe i my w Niemczech oczywiście mieliśmy bardzo trudny rok, ale ja jestem zawsze optymistyczny, też w Polsce. I oczywiście też w Niemczech. I jutro właśnie zjazd odbędzie się w Wiesbaden i tam wybieramy nowy, pierwszy raz w historii socjaldemokracja, przewodnicząca partia socjaldemokracja, to będzie na pewno Andrea Nahles, też będzie dobry wynik, ale dlatego i przepraszam, dzisiaj nie mogę być, tylko ja mogę być, ale nie nasz wiceprzewodniczący albo inny ważniejszy socjaldemokrat niż mnie, bo wszyscy teraz są zajęte przygotować, że na pewno jutro będzie sukces. I to jest dla was ważne i mam nadzieję, że za 3,5 lata mamy nowa kanclerka, ale będzie mieć inne nazwisko niż Teresa. Dziękuję bardzo i życzę na owoce rozmowy i dużo sukcesu w wyborach. To już też można tak powiedzieć. I włączyć, to będzie ważne. Bardzo proszę Włodzimierza Cimoszewicza. Pominę wszystkie tytuły i funkcje, które Włodzimierz piastował. Za długo by trwało. Włodku, bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Bardzo miło mi jest tutaj spotkać się dzisiaj z Państwem. Sławkowi udało się coś dosyć trudnego wyciągnąć mnie w weekend z Białowieży.
Muszę wam powiedzieć, że dzisiaj nad Biebrzą i w ten weekend panują fenomenalne warunki do tego, żeby fotografować tysiące rozmaitych gatunków ptaków, no ale wybrałem wasze towarzystwo. Życie jest pełne niespodzianek. Jedna dotknęła mnie dzisiaj. Ja przygotowałem trochę notatek do wystąpienia, ale wzięły mnie te okulary, co trzeba. Także mam dwie pary okularów do prowadzenia samochodu, niestety ani jednej do czytania moich notatek, co podnosi nieco ryzyko tego, co będę mówił na temat, no ale postaram się. A temat to jest współczesna polska racja stanu. Oto do mnie zwrócił się Sławek, więc spróbuję podzielić się z Państwem paroma moimi poglądami na ten temat. To nie będzie wykład akademicki na temat tego, czym jest racja stanu. Mnie, mówiąc szczerze, troszeczkę te bardzo mądre debaty nużą, bo na ogół prezentowane są same słuszne definicje i trudno jest której się nadać preferencje. Ja na swój osobisty użytek i użytek mojej praktycznej działalności politycznej przyjąłem dosyć proste rozumienie racji stanu jako najważniejszych, fundamentalnych interesów państwa i w moim przekonaniu współcześnie te interesy układają się w dwa zespoły, w dwa bloki. Jeden to bezpieczeństwo, drugi to dobrobyt czy dobrostan. Różnie możemy to określić. Chodzi o warunki materialne i nie tylko materialne życia ludzi mieszkających w danym kraju, będących obywatelami czy mieszkańcami danego kraju. I z tego punktu widzenia racja stanu w moim przekonaniu nie zmienia się mimo upływu czasu. Ona oczywiście ma inną nieco treść, inaczej jest rozumiana, interpretowana w różnych państwach w tym samym czasie, ale w danym państwie jest ona trwała. Zmieniają się natomiast środki realizowania racji stanu, dochodzenia owych interesów, obrony tych interesów i te się zmieniają w zależności od miejsca, geopolityka, jak i czasu. Kontekst, w jakim żyjemy, funkcjonujemy, musimy dbać o owo bezpieczeństwo i dobrobyt. I z tego punktu widzenia warto jest prowadzić tego typu dyskusje nieomalże nieustannie, może nie na co dzień, ale dlatego, że wraz ze zmieniającym się kontekstem, chociażby międzynarodowym, ale także wewnętrznym, trzeba redefiniować te pojęcia, te zalecenia, wnioski dotyczące tego, co i jak robić, żeby najlepiej służyć własnemu społeczeństwu, własnemu krajowi. W tym momencie oczywiście może dochodzić do różnic zdań związanych z różnymi przyczynami. Ludzie różnie postrzegają, różnie rozumieją, różnie interpretują otaczającą nas rzeczywistość. Różnie hierarchizują wagę, znaczenie rozmaitych problemów, z którymi się stykamy. Znajdują różne odpowiedzi. Jedni są, powiedzmy, bardziej, powiedziałbym, otwartogłowi, zdolni do bardziej kreatywnego myślenia i szukania nowych odpowiedzi na podobne nawet może do przeszłości problemy, wyzwania. Inni są z tego punktu widzenia bardziej naśladowczy i chętnie odwołują się do odpowiedzi znanych z przeszłości, z historii, mimo że czasami te odpowiedzi już zupełnie nie będą aktualne i nie będą przystawały do współczesności. Jeszcze jedna ogólna uwaga. Otóż na ogół mówimy o racji stanu, dyskutując o sprawach międzynarodowych, o stosunkach zewnętrznych państwa. Moim przekonaniem należy to rozumieć jednak absolutnie wszechstronnie. To znaczy racja stanu realizowana jest i w stosunkach zewnętrznych, i w polityce wewnętrznej kraju. Co nam po najbardziej wiarygodnych sojuszach obronnych z innymi państwami, jeżeli sami rozbrajamy swoją armię, nie tylko w tym sensie, że zabieramy jakieś zabawki, jakąś broń, jakieś wyposażenie, ale na przykład dezorganizujemy ją, pozbawiamy ją sprawnego dowodzenia. Czy wtedy rzeczywiście działalność państwa, władz tego państwa służy racji stanu, czy nie służy? To są bardzo realne, konkretne pytania. Proszę Państwa, i teraz posuwając się kolejno, zacznę od tych kwestii dotyczących bezpieczeństwa. W wymiarze zewnętrznym, w moim przekonaniu dzisiaj,
To może zabrzmieć nieco paradoksalnie czy zaskakująco, ale ja uważam, że nadal nie widać na horyzoncie bezpośredniego, bardzo dużego zagrożenia dla naszego bezpieczeństwa w wymiarze militarnym. Uważam, że owszem, stoimy wobec poważnego bezpieczeństwa, które ja instynktownie, intuicyjnie umieszczam na poziomie jakby średnim, średniej wielkości, średniej wysokości w postaci agresywnego wschodniego sąsiada, który od dobrych 10 lat zachowuje się awanturniczo w stosunkach międzynarodowych, czasami decyduje się po prostu na łamanie fundamentalnych zasad stosunków międzynarodowych i prawa międzynarodowego. Mam na myśli oczywiście zachowanie Rosji, ponieważ ta polityka jest dość nieprzewidywalna, a jej nieprzewidywalność wynika między innymi z faktu, że kreuje ją w gruncie rzeczy jeden centralny ośrodek dyspozycji politycznej, słabo kontrolowany przez kogokolwiek, to nie można niczego wykluczyć. Osobiście nadal nie traktuję tego jako zagrożenia bezpośredniego i bardzo wysokiego z jednej przyczyny. Mianowicie nie ze względu na wiarę, że można jednak ostatecznie oczekiwać szacunku dla zasad prawa międzynarodowego, tylko dlatego, że jesteśmy jednak członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego i nie wydaje mi się, żeby Rosja zdecydowana była nawet w jakichś trudnych dla siebie warunkach na awanturę dotyczącą, i to taką ostrą, w ostrej fazie, dotyczącą państwa członkowskiego Sojuszu Północnoatlantyckiego. Co prawda jest kwestią nie mającą takiej ostatecznej odpowiedzi to, czy Sojusz Północnoatlantycki jest do końca wiarygodnym gwarantem bezpieczeństwa swoich członków. I to nie jest jakaś abstrakcyjna rzecz, to nie jest abstrakcyjne pytanie. Kilka lat temu byłem przewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych Senatu i w tej roli między innymi odbywałem parę spotkań w Senacie USA. Spotkałem się z wiceprzewodniczącym ich Komisji Stosunków Międzynarodowych odpowiedzialnym za sprawy Europy. I ten senator po paru słowach powitania zapytał mnie, czy ja jestem przekonany, że jeśli by Rosja zaatakowała Łotwę, to NATO zareaguje. Ja mu powiedziałem, że przyjechałem zapytać ciebie o to. Jestem trochę zaskoczony, że w Waszyngtonie ty mnie pytasz o to. Ale mimo anegdotycznego wymiaru tej wymiany zdań, to było dla mnie niezwykle wymowne, że wśród ludzi jakby tkwiących w centrum, no nieco szerzej rozumianym, bo nie tylko gdy chodzi o egzekutywę, a także kongres, centrum decyzji dotyczących polityki zagranicznej, polityki obronnej USA, są wątpliwości, czy NATO, którego głównym członkiem i członkiem reprezentującym większą część potencjału obronnego jest sojuszem na pewno gwarantującym przewidzianą traktatem waszyngtońskim reakcję obronną swoim członkom. Ale odkładając tę kwestię na bok, ja uważam, że wobec tego zagrożenia średniej wysokości, jak powiedziałem, średniej wielkości ze strony naszego wschodniego sąsiada, Sojusz Północnoatlantycki jest w tym sensie gwarantem, że to jest dylemat Rosji, czy ona może sobie pozwolić na niebywałe wprost ryzyko zadarcia z NATO, wywołania awantury z NATO, przepraszam. Czy nie powinna podejmować takiego ryzyka? Wydaje mi się, że ciągle jest tak, że Rosja nie jest zainteresowana tego typu konfrontacją. I na to jest sporo dowodów, chociażby włącznie z tym, o którym donoszą od wczorajszego wieczora niektóre media, ciekawostka operacji ostatniego bombardowania przez lotnictwo USA, Francji, Wielkiej Brytanii celów w Syrii. Okazuje się, że wcześniej było dogadanie się z Rosjanami. Rosjanie powiedzieli Amerykanom bardzo precyzyjnie, w jakich sferach, w jakich strefach, w jakich obszarach Syrii nie chcą widzieć samolotów natowskich. Wyłączyli swoje radary i w tej chwili skomentowali w ten sposób, że Amerykanie nie naruszyli czerwonych linii zdefiniowanych przez Rosję, w związku z tym nie ma problemu. Nie ma poważnego problemu. W każdym razie Rosja na to nie reaguje. Gdyby Rosja była zainteresowana
twardą wymianą ciosów, to prawdopodobnie tego typu zdarzenia niosłyby ze sobą większe ryzyko i wywoływałyby surowsze reakcje. Stąd też moja nadzieja, mam nadzieję, że nie naiwna, że jednak NATO jest nadal wiarygodnym gwarantem naszego bezpieczeństwa. Z tego z kolei wynika pewien wniosek dotyczący naszej polityki zagranicznej. Mimo wspomnianej już przeze mnie fundamentalnej roli Stanów Zjednoczonych w Sojuszu Północnoatlantyckim, byłoby rzeczą krańcowo nierozsądną budowanie naszego bezpieczeństwa wyłącznie w oparciu o sojusz z USA, czyli w oparciu o wyróżnienie naszych stosunków w stopniu podważającym naszą lojalność wobec całej reszty sojuszników natowskich. No a z tego kolejny wniosek dosyć oczywisty, że powinniśmy dbać, pielęgnować, troszczyć się o jakość naszych relacji, naszej współpracy nie tylko w dziedzinie obronnej, ale we wszystkich obszarach, które budują siłę więzi międzypaństwowych z innymi członkami Sojuszu Północnoatlantyckiego, no, zwłaszcza tymi, którzy dysponują największym potencjałem. I mam tutaj na myśli co najmniej trzy państwa natowskie. Myślę tutaj o odpływającej z kontynentu Unii Europejskiej Wielkiej Brytanii, ale myślę także o Niemczech, mimo że połowa ich samolotów jest niesprawna. I myślę tutaj o Francji, która dysponuje nadal przecież ogromnym potencjałem wojskowym, w tym także arsenałem nuklearnym. Z tego punktu widzenia warto się zastanawiać nad tym, czy polityka, decyzje podejmowane współcześnie w naszym kraju odpowiadają polskiej racji stanu, jeśli pomyślimy sobie o relacjach polsko-niemieckich, polsko-francuskich, no, polsko-brytyjskich. Na szczęście z naszej inicjatywy żadne poważniejsze problemy nie wystąpiły, deklarujemy sobie wzajemną przyjaźń i lojalność, ale od Niemców chcemy ściągać reparacje wojenne, a Francuzom wypominamy, kto kogo uczył jeść się widelcem i zrywamy jeden z najważniejszych w historii kontraktów wojskowo-gospodarczych. Tak to trzeba widzieć. Myślę tutaj o tym kontrakcie dotyczącym Karakali. Tak, żeby wykorzystać okazję, o tym kontrakcie powiedziano bardzo wiele i w 95% mówiono rzeczy niepełne, a tym samym nieprawdziwe. Bo duża część polskiego społeczeństwa jest przekonana, że zawarto nierozsądny, rozrzutny kontrakt, w ramach którego mieliśmy kupić te francuskie helikoptery, które nie latają, a ponadto mieliśmy za nie zapłacić o wiele więcej niż inni, na przykład niż Turcja, która też się, zdaje się, kupiła. Otóż istotnym elementem tego kontraktu miało być wybudowanie fabryki, gdzie te helikoptery miały być wyprodukowane, ze zgodą na to, żeby produkowały podobne helikoptery już po zaspokojeniu zamówienia polskiej armii, ze zgodą na to, żeby te dodatkowe produkowane w przyszłości helikoptery były eksportowane. To się niezwykle rzadko zdarza w kontraktach wojskowych dotyczących szczególnie zaawansowanych, skomplikowanych elementów uzbrojenia. Więc biorąc pod uwagę wielkość tego kontraktu, biorąc pod uwagę transfer know-how i jednocześnie gotowość wciągnięcia Polski do współpracy przemysłów kosmicznych, był to kontrakt, który w moim przekonaniu miał kolosalne znaczenie w wymiarze politycznym, współpracy z bardzo bliskim sojusznikiem, w wymiarze gospodarczym, ogromne inwestycje w najnowocześniejszych dziedzinach naszej gospodarki z perspektywą wejścia do elitarnego klubu producentów najbardziej zaawansowanego wyposażenia wojskowego i uzbrojenia w Europie, po oczywiście konsekwencje już czysto militarne, czyli wyposażenie armii w to, co tej armii wedle stwierdzenia samych dowódców tej armii było czy pozostaje niezbędne. No więc czy tego typu decyzja, która wtedy została podjęta, nawiasem mówiąc oczywiście, gdy chodzi o formę, była skandaliczna, czy tego typu decyzja służy polskiej racji stanu, czy nie służy? Czy służy obronie polskiego bezpieczeństwa, czy nie służy? I w moim przekonaniu tak właśnie należy oceniać rozmaite konkretne posunięcia, zachowania, dokonywane wybory i tak dalej. Małe zagrożenia bezpieczeństwa są oczywiście takie. Osobiście do tych małych zaliczam terroryzm międzynarodowy. To nas może też spotkać, chociaż jest mniej prawdopodobne, nie mówię, że bardzo mało prawdopodobne, ale mniej prawdopodobne niż w przypadku innych krajów Zachodu, w tym także europejskiego Zachodu.
No, ze względu na to, że jesteśmy jakby mniej interesującym, mniej takim spektakularnym celem i u nas z różnych przyczyn jest to trochę trudniej przeprowadzić niż w wielu miejscowościach Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii. I wreszcie problem, który odegrał tak istotną rolę 3 lata temu w naszej polityce wewnętrznej, czyli zagrożenie bądź niezagrożenie, umieszczam to w cudzysłowie, falą migracji. To prawda, że we współczesnym świecie mamy do czynienia z wielu punktach, w wielu regionach, z gigantycznymi ruchami ludności wywołanymi bądź tu wojnami domowymi, bądź tragedią jakąś ekonomiczną, jak chociażby teraz w Wenezueli, skąd rocznie mniej więcej 2 miliony ludzi ucieka, nie mogąc już żyć w tych warunkach, jakie tam panują po decyzjach pana Chaveza i pana Maduro. I w jakim stopniu to dotyczy również nas, bo jak wiemy, sytuacja w szeroko pojętym regionie Bliskiego Wschodu jest niezwykle niestabilna, w północnej Afryce również. I jeśli jednocześnie pamięta się o tendencjach demograficznych i w Europie, i w otoczeniu, w tym w Afryce, w państwach arabskich, to można się spodziewać, że taki nawis, przypominający trochę nawis śnieżny, który się w pewnym momencie kończy lawiną, będzie narastał jakby nad Europą. I z tego trzeba byłoby wyciągać wnioski, dlatego że nawet jeżeli w jakimś momencie fala migracyjna, o wiele większa niż ta, która miała miejsce 3 lata temu, ruszy w kierunku Europy, jeżeli ona ruszy nadal w kierunku takich krajów jak Niemcy, jak Włochy, Austria, to tak czy inaczej będzie dotykała również naszych interesów, chociażby widzianych w taki oto sposób, że trzeba będzie na przykład w budżecie Unii Europejskiej przeznaczyć wielokrotnie większe środki na rozwiązywanie problemu asymilacji, przyjęcia wielu milionów uchodźców i te same środki nie trafią na inne cele, nie będą przeznaczone na inne cele, w tym takie cele, które są ważne z polskiego punktu widzenia. A więc jeżeli nie będziemy potrafili temu zapobiec, to będzie to także nasz problem, wspólnie zapobiec. Z tego, nie będę rozwijał tej dygresji za bardzo, ale z tego wynika bardzo wiele rozmaitych wniosków dotyczących wspólnej polityki, tego czym jest i powinna być Unia Europejska, struktury budżetu, struktury wydatków unijnych i tak dalej. Proszę Państwa, ten problem bezpieczeństwa nie powinien być ograniczany jedynie do kwestii, o których w tej chwili wspomniałem, no ale też nie chcę za bardzo przedłużać tego elementu swojego wystąpienia. Może tylko zrobię jeden drobny wyjątek, mianowicie bezpieczeństwo klimatyczne. W Polsce panuje w moim przekonaniu taka nieodpowiedzialna niefrasobliwość i jednocześnie rodzaj zakłamania. My tak się zachowujemy, jakby to, co się dzieje z klimatem na świecie, nie było naszym problemem. Niech się martwią na wyspach Kiribati, niech się martwią w Bangladeszu, czy ich zaleje ocean, czy nie zaleje, to nie jest nasz problem. My mamy węgiel, my powinniśmy korzystać z tego, czym nas natura obdarzyła. Tak? Mamy czynić przyrodę sobie podległą. Otóż to jest postawa nieodpowiedzialna. Ona wynika z jednej strony z ignorancji, z drugiej strony wynika oczywiście z politycznego oportunizmu, dlatego że otwarte i uczciwe zmierzenie się z tym problemem oznacza przykre komunikaty, jakie trzeba wysłać do nadal kilkudziesięciu tysięcy ludzi zatrudnionych w polskim górnictwie węgla kamiennego, czy także węgla brunatnego, o czym warto byłoby z naszymi niemieckimi przyjaciółmi porozmawiać, bo nadal są jednym z największych producentów i konsumentów węgla brunatnego w energetyce opartej jak raz na tym węglu. I w związku z tym o tym się nie mówi, a przecież to jest oczywiście także nasz problem. No, także nasz problem. Czy bezpośrednio, czy pośrednio, te konsekwencje będą dotykały ludzi mieszkających w Polsce za jedno pokolenie czy więcej. I jest kwestią odpowiedzialności tych, którzy dzisiaj mogą ograniczać, zapobiegać, zmniejszać, spowalniać, czy będą to robili, czy nie. A może się raptem okazać, że zagrożenia płynące ze zmian klimatycznych są realnie o wiele poważniejsze, dokuczliwe,
i destrukcyjne niż zagrożenia tradycyjne, tradycyjne zagrożenia bezpieczeństwa. Więc w tym przypadku i dotyczy to nie tylko obecnej ekipy, muszę powiedzieć, bo gdy chodzi o to bezpieczeństwo militarne, to moje kąśliwe uwagi dotyczą głównie obecnej ekipy, ale dotyczy to także poprzednich. Przy czym ze względu na to, że debata na temat zmian klimatycznych toczyła się tak mniej więcej od drugiej połowy lat 90. i pokazała dramatyczny wymiar zachodzących zmian, został ukazany dopiero gdzieś na przestrzeni ostatniego 15-lecia, no to głównie ekip, które w tym czasie rządziły, dotyczy ten oportunizm polityczny polegający na tym, że się obiecuje nawet ekonomicznie nieopłacalnym kopalniom dalsze dofinansowywanie. To też jest kwestia, o której warto byłoby się zastanowić, dlatego że jeżeli przejdę do tego drugiego wielkiego, fundamentalnego zagadnienia, czyli dobrobytu, dobrostanu, to oczywiście tutaj musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, jak zagwarantować nie tylko dobre warunki życia, funkcjonowania w przyszłości, ale jak przede wszystkim zagwarantować nie tylko sam rozwój ekonomiczny, ale jak zagwarantować konkurencyjność gospodarki ze względu na to, co się w świecie już wydarzyło i będzie w coraz większym stopniu się działo, no, czyli kompletnej internacjonalizacji wytwarzania. I Polska już przecież jest bardzo głęboko zaangażowana w te procesy. Przypomnijmy sobie dane statystyczne dotyczące wymiany zagranicznej naszego kraju 27-28 lat temu i porównajmy to z dzisiejszymi. To jest różnica kilkudziesięciokrotna. Czyli że udział handlu zagranicznego w wytwarzaniu naszego produktu krajowego zwiększył się co najmniej kilkanaście razy, biorąc pod uwagę, że sam produkt w tym czasie też wzrósł. Tym samym my jesteśmy bardzo powiązani z gospodarką międzynarodową i nasza konkurencyjność ma tutaj absolutnie kluczowe znaczenie z punktu widzenia szans, jakie będziemy mieli, żeby zagwarantować nadal te przyzwoite warunki życia, czy poprawiać warunki życia polskiego społeczeństwa. Otóż z tego, co się dzieje w świecie, jak wiemy, w ostatnich 30 latach, czy nawet 40 latach, myśląc o początku reform Deng Xiaopinga, no ale powiedzmy w ostatnich 25 latach już na szeroką skalę w całym świecie nastąpiło zjawisko pożądane, a przy czym też bardziej pożądane na zasadzie takich dobrych chęci przyzwoitych ludzi świata rozwiniętego. Mianowicie, żeby ograniczać biedę, ograniczać nędzę, żeby ograniczać głód, ograniczać choroby w biednej części świata, w tak zwanym trzecim świecie. No wszyscy tego chcieliśmy, organizacje międzynarodowe rozmaite próby podejmowały i przez całe dziesięciolecia nic się nie udawało. A teraz się raptem udało. Raptem kilkadziesiąt krajów tak zwanego trzeciego świata weszło na ścieżkę szybkiego wzrostu i okazało się, że niektóre z nich przynajmniej osiągają albo w szerokiej skali, albo w wybranych sektorach, w wybranych czasami produktach takie oto sukcesy, że stały się skutecznymi konkurentami dla państw tradycyjnie dominujących, państw wysoko rozwiniętych, państw rozwiniętego Zachodu. I wysoko rozwinięty Zachód w coraz większej liczbie tradycyjnych przemysłów przegrywa z tymi nowymi konkurentami, już czasami także nowymi potęgami, czy nawet superpotęgami, bo w przypadku Chin możemy mówić już o ekonomicznym supermocarstwie. Produkcja przemysłowa Chin ze 3 lata temu chyba już osiągnęła wartość przekraczającą wartość produkcji przemysłowej Stanów Zjednoczonych. Mimo że jeszcze cały PKB globalny ze względu na niższy wymiar usług i dochodu produkowanego przez usługi pozostaje niższy. Przynajmniej wedle mojej wiedzy, czasami się spotyka informacje mówiące, że i w kategoriach GDP Chiny wyprzedziły USA. No ale to nie jest istotne. Otóż świat się nieprawdopodobnie zmienił i cechą tych współczesnych realiów jest to, że wzrosły wymagania konkurencyjne, że zwiększyła się liczba konkurentów i że większy sukces mają ci, którzy dysponują większym potencjałem. Ze względu na możliwość atakowania nowych rynków, ze względu na możliwość wiązania handlu z inwestycjami, ponieważ dysponują środkami,
Właśnie co robią te wspomniane Chiny w Afryce z punktu widzenia nie tylko eksportu, ale także inwestycji, wspierania finansowego, rozwoju infrastruktury, oczywiście wykonaniu własnych firm itd. itd. Jakie z tego płyną wnioski? Co najmniej dwa. Jeden do polityki zewnętrznej, zagranicznej państwa, a drugi do polityki wewnętrznej państwa. Ten pierwszy podpowiada, mówi w ten sposób. Jeżeli spojrzymy na prognozy najpoważniejszych instytucji ekonomiczno-finansowych świata dotyczące kolejnych dziesięcioleci, to wynika z nich, że państwa europejskie po kolei, jak przewracane jakieś pionki na szachownicy, będą wypadały z czołówki list rankingowych największych gospodarek świata. I że to będzie postępowało po kolei. Jako ostatnie z pierwszej dziesiątki świata wypadną Niemcy, ale też wypadną. I to jeszcze oczywiście nie przesądza o tym, że w państwach obniżających swoją pozycję w rankingu największych gospodarek będzie się działo źle, ale to jednak świadczy o tym, że zarówno pozycja ekonomiczna będzie trudniejsza, jak też będzie to miało swoje konsekwencje w innych płaszczyznach, na przykład polityczne. Dlatego, że przecież potencjał ekonomiczny jest fundamentem, na którym osadawiane są, umacniane, przez który są wspierane ambicje polityczne, plany polityczne, dążenie do rozszerzania swoich wpływów w świecie i tak dalej. Więc na to powinniśmy patrzeć nie tylko przez pryzmat bezpośrednio materialny, ale widzieć to szerzej. Jeżeli wysoko rozwinięte państwa świata zachodniego, do którego obyśmy należeli niezależnie od koniunktury wewnętrznej przez dłuższy czas czy na zawsze, jeżeli chcą zachować nie dość, że dobrą pozycję ekonomiczną, ale także zachować przyzwoity udział we wpływach na sytuację światową, na politykę międzynarodową itd., itd., to dotychczasowy sposób funkcjonowania ich gospodarek prawdopodobnie nie może być po prostu kontynuowany. Wymaga czegoś więcej. Ja osobiście jestem przekonany, że po prostu wymaga silniejszej integracji ekonomicznej i politycznej, czyli że przekładając na te wszystkie spory dotyczące Unii Europejskiej, potrzeba nam silniejszej Unii Europejskiej. I jest logika między siłą, mocą integracji ekonomicznej, a wymiarem politycznym tej integracji. Ci, którzy myślą, że Unia Europejska może być rodzajem jakiejś gildii handlowej, nie mającej wymiaru politycznego, są w wielkim błędzie, ciężkim błędzie. Zwłaszcza, że z kolei na tym fundamencie ekonomicznym Unia Europejska może budować rozmaite wspólne polityki, także w obszarach niezwykle ważnych z punktu widzenia polskiej racji stanu. Ostatnio pani kanclerz Merkel w dyskusji o tym, co jest potrzebne Unii Europejskiej, powiedziała, że jest potrzebna polityka, wspólna polityka zagraniczna, wzmocnienie wspólnej polityki zagranicznej. Nic mądrzejszego, nic właściwszego z polskiego punktu widzenia. Chociaż trzeba mieć świadomość oczywistej sprzeczności z całą tą obecną w naszym kraju paplaniną na temat roli państw narodowych, obrony suwerenności itd., itd. Po pierwsze, to wszystko to jest paplanina, bo od czasów Hugo de Grota, który zdefiniował współczesne pojęcie suwerenności, realnie wykonywana, realizowana suwerenność państw była nieustannie ograniczana ze względu na interakcje, na powiązania, na wzajemne zobowiązania itd., itd. We współczesnym świecie, proszę bardzo, jeśli Stany Zjednoczone, państwo mające szczególnie wiele potencjału, żeby bronić swojej suwerenności, chce bronić także swojego bezpieczeństwa, to pan Trump musi się spotkać z panem Kim Jong-unem gdzieś tam niedługo, może nawet w Warszawie, i po partnersku z nim rozmawiać o rozwiązywaniu problemów. Więc wspólna polityka zagraniczna, nie tylko wobec problemów, ale także wobec partnerów, wobec Rosji, wobec Chin, wobec Stanów Zjednoczonych, jest niezwykle ważna dla całej wspólnoty europejskiej, a w niektórych wymiarach, na przykład właśnie wobec Rosji, z punktu widzenia takich państw jak Polska, ma absolutnie witalne znaczenie. I powinniśmy się oczywiście w to angażować. Tylko powtarzam, nie da się wzmacniać tej integracji w sposób taki
niedokończonego szkieletu, że pewne elementy tak, a pewne nie, że prawą, szkielet prawej ręki wzmacniamy, a lewą ucinamy. To nie będzie funkcjonowało. Więc powinniśmy sobie zdać sprawę z tego, że w zgodzie z realizowaniem naszych interesów, zarówno ekonomicznych, jak i w dziedzinie bezpieczeństwa, leży umacnianie Unii Europejskiej i współpraca z tymi, którzy tę Unię chcą umacniać. Dzisiaj znowu mamy do czynienia z taką oto sytuacją, że to Francja i Niemcy chcą umacniać, reformować, posuwać Unię Europejską do przodu. Co prawda jeszcze chyba koncepcje nie są do końca doprecyzowane, uzgodnione, no ale nowy rząd niemiecki długo powstawał, więc trochę więcej jeszcze czasu potrzeba, ale dyskusja się zaczęła i w innych warunkach, z innym rządem w naszym kraju powiedziałbym, że my już tam powinniśmy siedzieć, my już tam powinniśmy być i my powinniśmy przedstawiać swój punkt widzenia i ten punkt widzenia w moim odczuciu powinien zakładać poparcie dla wzmacniania integracji europejskiej, wspólnoty europejskiej. To obiektywnie, oczywiście leży w naszym narodowym, państwowym interesie. No tak, ale żeby móc usiąść do takich rozmów i być poważnie traktowanym, to po pierwsze trzeba chcieć takiej zintegrowanej, silnej Europy, a nie opowiadać bajki o Europie narodów i o wzmacnianiu roli państw narodowych. A po drugie trzeba być partnerem wiarygodnym. A wiarygodność buduje się dosyć długo i przy 100 rozmaitych okazjach. W moim przekonaniu w ostatnich 2,5 latach wiarygodność Polski jako partnera została podważona dziesiątki razy w różnych sytuacjach i trudno jest w tej chwili oczekiwać, żeby cokolwiek poza chłodno kalkulowanymi interesami przez naszych europejskich partnerów skłaniało ich do poważnej rozmowy z Polską, ponieważ na pewno niewiarygodność, która została poddana niemal pewnej destrukcji. Mowa jest w tej chwili o tym, że rośnie prawdopodobieństwo takiego posuwania się zmian w Unii Europejskiej, które będzie oznaczało tworzenie nowych, węższych kręgów wzmocnionej współpracy w różnych dziedzinach. Czyli powracamy do dyskusji sprzed nawet 15 lat. Sam w tym uczestniczyłem w czasach, kiedy dyskutowany był przez konferencję międzyrządową projekt tzw. Konstytucji dla Europy. Wtedy Polska była zdecydowanie przeciwna tzw. różnym szybkościom i różnym kręgom integracyjnym, ale powiem Państwu po wielu latach, że przyczyna nie miała charakteru doktrynalnego, tylko była związana z ówczesnym rozumieniem polskiej racji stanu, czy naszych interesów. Polska wykonała w końcu lat 90. i na początku 2000. ogromny wysiłek transformacyjny i dostosowawczy do spełnienia warunków członkostwa w Unii Europejskiej. My byliśmy trochę jak biegacz, który dobiegł do może nie mety maratonu, ale powiedzmy tam półmaratonu. I język mieliśmy na brodzie. A tutaj nasi partnerzy mówią, że trzeba szybciej. Wzmacniamy to wszystko, no więc my nie byliśmy w stanie tego podjąć, więc byliśmy przeciwni. Dzisiaj w moim przekonaniu Polska obiektywnie nie ma żadnych problemów z tym, obiektywnie, żeby uczestniczyć w rozmaitych formach wzmocnionej integracji. Jeżeli są jakieś opory i przeszkody, one mają charakter subiektywny. Wyobrażenia, ideologia, fałszywa świadomość, nierozsądne rozumienie rzeczywistości, błędne wywnioskowanie. Ale wszystko to ma charakter subiektywny, a nie obiektywny. Ja jestem przekonany, że ten proces będzie posuwał się do przodu. I niezależnie od tego, jakie jest nazwisko polityka, który o tym mówi, to jest obiektywna logika życia. Istnieją podstawy prawne, bo traktat lizboński na to pozwala, a życie zmusza państwa rozumiejące, co się dzieje na świecie, do wzmacniania współpracy. I nikt nie powstrzyma tych, którzy to rozumieją, tego chcą i mają do tego prawo, żeby to zrobili. Natomiast konsekwencje negatywne będą ponosili oczywiście ci, którzy pozostaną na zewnątrz. Im szersze byłyby te nowe formy współdziałania i współpracy, tym lepiej oczywiście dla wszystkich. Ale z punktu widzenia tych, którzy chcą iść do przodu, lepiej iść w węższym gronie, niż nie iść do przodu w ogóle.
I trzeba mieć świadomość tego. I znowu wyciągać z tego wnioski dotyczące naszych poglądów, naszych postaw, sposobu naszego postępowania w relacjach międzynarodowych. I żeby nie przekroczyć tego wyznaczonego w porządku obrad terminu, bo ja sobie pozwalam i tak wykorzystać fakt, że przedmówcy trochę krócej mówili i skończyć 15 po 11, powiedziałbym jeszcze o takiej rzeczy. Otóż racja stanu wiąże się też z takimi, powiedziałbym, imponderabiliami, które bezpośrednio się nie wiążą z polityką obronną, z polityką zagraniczną, z czymś takim, jak siła społeczeństwa, mierzona między innymi intensywnością odczuwania tego, że się jest wspólnotą. Dlaczego to jest takie istotne? Dlatego, że tylko we wspólnocie, która rozumie i akceptuje wewnętrzne różnice między sobą, można myśleć o stabilności państwa, o stabilności systemu politycznego, o stabilności państwa. Tylko takie państwo zwiększa prawdopodobieństwo uniknięcia wstrząsów, takich tektonicznych, czy też jakichś pomyłek ciężkich, porażek i tak dalej. I z tego punktu widzenia rodzaj polityki prowadzonej w danym kraju w różnych wymiarach ma, o ile one mają konsekwencje dla spoistości społeczeństwa, ma również bezpośrednie znaczenie dla, z punktu widzenia fundamentalnych interesów społeczeństwa i państwa, czyli z punktu widzenia racji stanu. I niestety z tego punktu widzenia mamy do czynienia z dramatem w tej chwili w naszym kraju, ponieważ jak pewnie wszyscy się co do tego zgadzamy, głębokość, siła podziałów w społeczeństwie, wzmocnienie ich przez emocje, pełne często uczuć niepozytywnych, wszystko to oznacza, że jesteśmy dzisiaj społeczeństwem rozbitym. I że jesteśmy dzisiaj społeczeństwem, które może, ja nie wiem, poza kibicowaniem Lewandowskiemu, mimo że gra dla Niemców, nie jest w stanie porozumieć się w prawie że niczym. Dzisiaj najbardziej oczywiste inicjatywy dzielą i rozmowa jest niemożliwa. Także z tego punktu widzenia również warto dostrzegać, jak pewien styl uprawiania polityki, metody, język, argumenty wpływają na siłę społeczeństwa, tym samym siłę państwa, tym samym także nawet na jego pozycję międzynarodową. Jeśli społeczeństwo jest głęboko podzielone, jeśli mamy jakichś wrogów w świecie, to oczywiście ta sytuacja jest niezwykle atrakcyjna i ta sytuacja stanowi zaproszenie. Dzielcie nas jeszcze bardziej. Pomóżcie tym, którzy i tak nas dzielą, spośród nas, tym spośród nas, żeby to było skuteczniejsze. Jak się poczyta dyskusje internetowe w Polsce, to można odnieść dosyć silne wrażenie, powiedziałbym, że takie próby pomocy w pogłębianiu podziałów w Polsce są obecne każdego dnia na masową skalę, co w świecie, w którym przy pomocy internetu wpływa się na wybory prezydenckie w największym państwie, największej czy najważniejszej demokracji świata, nie powinno by nikogo zaskakiwać, tylko powinno być dla wszystkich lekcją, jak się zachowywać między innymi wobec samych siebie. Z tego punktu widzenia powiedziałbym tak, kończąc, warto dyskutować o sposobie obrony polskich interesów. Warto próbować robić to w taki sposób, żeby przekonywać więcej rodaków, więcej współobywateli do takiego myślenia, do takiego rozumowania. No, ale jednocześnie ze względu na to, że to jest oczywiście moja osobista ocena, współcześnie realizowana polityka zagraniczna i polityka wewnętrzna stanowią w wielu momentach zaprzeczenie polskiej racji stanu. Nie można milczeć i trzeba to krytykować, trzeba o tym mówić. Dziękuję bardzo.